Hello guys, witam cieplutko wszystkich zębach z tej strony. Słuchajcie, więc takie proste granie w klimacie bluesowym mamy na dzisiaj. Riff jest. Ja jestem na trzecim progu, pierwszy palec, oktawa do G następnego na D. Czyli mamy próg trzeci i piąty na strunie D. Pierwszy, trzeci próg na strunie E, piąty na strunie D. Potem gram trzeci próg na strunie D i do piątego na strunie A. Prawda? I potem jeszcze raz. Tylko tyle robię. Pierwszy raz, a za drugim razem robię. Dogrywam tu. Przechodzę do C. G. D. Czyli pierwszy palec na piątym progu struny D i gram to samo. Ciągle to samo gramy. Tu się nic nie zmienia. Prawda? Możemy sobie już potem do C przejść lub zostać na D i dograć tą drugą część. Tidiridari. Więc to jest cały pulik. Jak zwróciliście uwagę, ja grałem tu jakby pół schodząc w dół. Prawda? Pierwszy jest... I słuchajcie, ja to przełożyłem z akordu. Tak rzadko gramy, prawda? Zawsze gramy albo akordy, więc G7. Tu możecie sobie F dodać na progu szóstym struny H. Dograć również piąty próg. C9. O tym C9 mówiliśmy w ostatniej lekcji. On wygląda w ten sposób, słuchajcie, jak mamy D7, przenosimy D7 tak, żeby drugi palec był na piątej strunie, drugi próg i dostawiamy czwartym palcem dźwięk D na strunie H. Potem przesuwamy to, prawda, do D. D9, C9. I to więc to wszystko, słuchajcie, takie proste granie. Jakieś uwagi? A, słuchajcie, z technicznych spraw, więc to, co słyszycie z lewej strony, o tą, to jest nagrywane przez mikrofon. To, co słyszycie z prawej strony, tą, to jest nagrywane z przewodu, przez, wiecie, spod z pick-upsa. Ja puściłem to na Studio Channel Prisonusa. I tak to się nagrywa, więc z dwóch stron są gitary, są dwa traki z gitarą. Ten po lewej stronie to jest mikrofon, ten tutaj, wiecie. A ten z prawej strony gitara to jest przez ten, nagrane z tego pick-upsa pod tym. A jakieś chcę... Granie jest prościutkie, wiecie. Prawa ręka, jeśli chodzi o akordy. Jest taki prosty, wręcz tubacki blues, a absolutnie dla początkujących ja bym to proponował, wiecie. Bardzo proste granie. Pamiętajmy tylko, że tu tą oktawę, wiecie, ja gram czwartym. Słuchajcie, jak ja zagram trzecim, to mi nie pasuje. Jak normalny, naturalny układ ręki jest, prawda, palce. I tu mam, jak ja zacznę tu trzecim, no to tu, to wiecie, to mi niewygodnie. No bo rewer, jak wam jest wygodniej oczywiście. Thank you.
więc takie z akordami połączenie. Słuchajcie, więc to chyba wszystko na dzisiaj. Wiecie, jak sobie tego, popróbujcie pograć. Ważną rzeczą, prawda, żeby przełożyć akordy. To mi wydaje się ważną sprawą. No i to chyba wszystko. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cieplutko. Zeb Bach był tutaj and see you next time. Take care, guys. Bye, bye.